Koncerty miesiąca mają się doskonale od prawie 2 lat. Ten rok bardzo bogaty. Jeszcze w uszach brzmi koncert, który odbył się na tej scenie 28 czerwca grupy Cisza jak ta, prawda? Niektórzy byli, pięknie było. Słuchaliśmy w tym półroczu fantastycznych songwiderek i songwiderów, artystów uniwersalnych, przede wszystkim z Polski, bo strasznie nam zależy na tym, żeby promować polską młodzież artystyczną z różnych półek muzycznych i żeby pokazywać, że to, co w mediach, w radiu i w telewizji, to czasami nie warte jest złamanego szelonga, bo dookoła nas zdolni Polacy, zdolni muzycy i fantastyczni artyści. Tak właśnie było. Ela Dębska, artyści z Wrocławia, Pola Chobot i Adam Baran, artyści z zagranicy, bardzo młodzi, Hala Murfield z Islandii, Peter Birch, można było jeszcze wymienić tutaj kilka nazwisk. Dzisiaj gospodynią tego spotkania będzie młoda Polska, niezwykle urokliwa, niezwykle, powiedziałbym, taka niezwykła osoba, osoba wielu talentów. Jak zwykle, jak przyjeżdżają tutaj do nas z Kamiennej Góry artyści, wszyscy lądujemy, no bo jak żeby mogło być inaczej, u Leszka, żeby pogadać i pokazać fajną kamiennogórską kuchnię i poznać się i przywitać z szefem. I dzisiaj było tak samo. Oczywiście smakowało, ale przy okazji doplotkowałem różne rzeczy, których w internecie na temat Iwony Kmiecik, bo o niej chciałem powiedzieć kilka słów, nie ma. I artysty, który będzie dzisiaj towarzyszył. Ta osoba, która, mówiłem już, jest osobą wielu talentów. Pierwsze swoje fascynacje muzyczne dzieliła na AWF-ie, na uczelni sportowej. Tak, to taka ciekawostka, że jest, ciekawostka pozamuzyczna. Jest brązową medalistką i srebrną medalistką w łyżwiarstwie szybkim juniorów. Tak. Ale sportowe pasje gdzieś tam w głowie są, bo sporo biega. Rozmawialiśmy również na ten temat. No ale muzyka w roli głównej. Akademia Muzyczna w Katowicach w klasie fortepianu. No ale uciekła od klasycznego grania, bo w duszy grała jej muzyka, którą sama pisze słowa, pisze muzykę. W 2013 roku przelała to na płytę kompaktową, która jest razem z nami, do nabycia również po koncercie, z autografami oczywiście. Piękna płyta. Płyta po polsku, płyta z pięknymi słowami, z piękną muzyką. Część utworów będzie dzisiaj prezentowana na scenie. Ma swój zespół, który wiele nagród w Polsce na festiwalach muzyki jazzowej i bluesowej. W Gdyni, w Jeleniej Górze, tak. Ten projekt, który dzisiaj taki akustyczny, on też się zdarza. To za chwilę o nim troszkę więcej. Ale to również artystka i to zainteresuje tych, którzy teatrem się zajmują. Iwona bierze udział w naprawdę poważnych projektach teatralnych, wokalnie, udziela się w spektaklach teatralnych, jak chociażby w Pamiętnikach Powstania Warszawskiego Krystyny Jandy w tym roku. Sporo się mówiło o tym, kilka spektakli na początku sierpnia i w wielu tego typu projektach, więc osoba niezwykle wrażliwa, osoba, która w tych w takich niszach artystycznych gdzieś tam przemiesza się w Polsce, a w szerokiej publiczności została przedstawiona 2 lata temu, w 2014 roku, na Top Trendy, tak? Na festiwalu w Opolu, w specjalnych debiutach, gdzie wyśpiewała ku zaskoczeniu, bo tak pięknie to zrobiła, pod papugami Czesława Niemena. Poza tym nie są jej obce te wszystkie ważne konkursy polsatowskie, gdzie dostawała się do finałów. To myślę, że niektórzy, którzy oglądają, mogli ją tam zobaczyć. Ale ważne jest to, że najbardziej uwielbia jeździć po kraju, przyjmować zaproszenia, przyjęła do nas zaproszenie z takim projektem akustycznym, gdzie Państwo widzicie perkusja i klawisz. Ktoś pomyślałby, czy będzie dużo muzyki. Oni wypełnią całą salę muzyką. To już wiemy po próbie. Zabrzmi to wszystko pięknie, tym bardziej trzecim instrumentem jest niezwykły głos Iwony Kmiecik, a towarzyszył jej będzie dzisiaj fantastyczny perkusista Sebastian Kukczyński i oni w takim duecie mieli wczoraj koncert w Legnicy, również w Wałbrzychu, wybierają się do Rzeszowa, Lublina, Krakowa, więc ten wrzesień bardzo taki aktywny w tym takim akustycznym, cudnym, dwuosobowym projekcie. No to dobra, artyści są gotowi, przywitajcie go klaskami. Iwona, Iwo i Seba, czyli Iwona Kmiecik i Sebastian Kuczyński. Witamy Was pięknie.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, że są Państwo dzisiaj z nami. Przywitaliśmy Państwa piosenką Dym i jest to utwór, który mamy nadzieję znajdzie się na mojej drugiej płycie. Tekst napisał Piotr Trysła, jak zresztą większość tekstów, które będą na tej płycie, będą właśnie Piotrka. Przed nami jeszcze kilka nowych utworów. Zaśpiewamy teraz piosenkę tak samo nową, do której tekst napisała Joasia Kondrat. Mam takie dwie piosenki Joasi. Joasia jest wspaniałą wokalistką, ale też właśnie autorką tekstów. Zapamiętaj. Yeah.
piosenkę na mojej pierwszej płycie Kolor Szlachetności, która przeszła wiele przeobrażeń. Pierwsza jej wersja to pamiętam jeszcze nagranie z moim pierwszym zespołem, gdzie było aż 7 osób. Oprócz podstawowej sekcji rytmicznej była jeszcze gitara i dwa instrumenty dęte, trąbka i saksofon. Potem ta piosenka została nagrana w takiej wersji pięcioosobowej z moim kwartetem, oprócz mnie oczywiście, a na płycie taka najskromniejsza, ale dla mnie taka najbliższa wersja są gitary. A dzisiaj zagram ją sobie w duecie Ready for Love. Jest to jedna z moich pierwszych piosenek. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Zapraszam. And all the things I feel for you.
Thank you.
Thank you.
Powrócimy teraz do autorskiego repertuaru i zagramy drugą z piosenek do tekstu Jana Kondraty. Tak wiele masz, jak wiele chcesz. Masz za sobą przeprawny pod prąd, ja to wiem. Długo idziesz, ty dobrze wiesz skąd, dokąd nie. Szukasz góry, za którą jest dom, ja to wiem. Idź tak prosto i pół roku w bok, potem wstecz. Nie czoła, ale zawsze ci trąd. Ja
W związku z tym, że mamy ze sobą płytę Kogo Szlachetności, to myślę, że jeszcze parę utworów z tej płyty przydałoby się Państwu zaprezentować. Kogo Szlachetności, czyli tytułowa piosenka. Thank you.
No.
Bardzo brawo dla Państwa.
teraz jeszcze jedna kompozycja z płyty Koni Szlachetności.
Yeah.
bardzo dziękujemy. Na komisji grał dzisiaj dla Państwa Sebastian Kurczyński. Ja nazywam się Iwona Kuźnik. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy do kupowania płyt. Mamy płytę Królów Szlachetności, a także płytę Tear the Roof Off, gdzie Sebastian gra z grupą Piotr Electric Group. Dziękujemy serdecznie i życzymy miłego wieczoru. Wola Kuźniki. Sebastian Kurczyński przed Państwem. Piotr będą piękne grupy. I moi Seba, duet, fantastyczny duet. Pięknie się wyrobiło, oni zastanawiali się pod koncertem, ile trzeba będzie zagrać. Iwona w ogóle nie wierzyła, że ktoś przyjdzie na koncert. Ja mówiłem, że na pewno będzie sporo publiczności, będzie informacja zwrotna, fantastyczna. No i myślę, że za tą informację zwrotną zasłużyliśmy na pisa, prawda? Ja jeszcze chciałam podziękować za zaproszenie i że to się tak wszystko... Cała przyjemność po naszej stronie. Że tak powiem, za bardzo się dziękuję, bardzo mi jest przyjemnie. Oczywiście. To może zagramy coś. Coś nowego? Myślałam, że coś starego. Albo coś znanego. Albo coś znanego. Może zapytam. Czy są jakieś życzenia? Proszę? Coś naszego, czy coś znanego? Przez wczoraj po prostu ukraliście kokera, prawda? Tak. Tak. No. To może to. No dobra. To co tu zrobić? Musimy zrobić jakiś szybki medley, żeby nie wyszło, że wybraliśmy coś. Może takie jeszcze szczegół, że odkryłam to właściwie dopiero niedawno, że większość znanych nam piosenek w wykonaniu Joe Cockera to nie są utwory spisane specjalnie dla niego. Natomiast wiele z nich to on właśnie wylansował. Mam w repertuarze piosenki Beatlesów i nawet Nina Simone, to Don't Let Me Be Misunderstood, gdy się graliśmy, to też Cochran nagrał. Ale jest też wiele piosenek, które przed nim komponowali bądź nagrywali artyści, które nie są wcale z nami. Wydaje mi się, że ta piosenka, którą zagramy za chwilę, jest jednak mimo wszystko najbardziej właśnie kojarzona z Joe Cockerem i to on wylansował. You are so beautiful. To me.
Mm-hmm.